Dwa dni temu wychodzę z domu tutaj, pożyczałem samochód, miałem gdzieś tam pojechać i na ten placyk, gdzie stoi pana samochód, podjeżdża samochód nowy, elegancki taki, dwie osoby w środku, wysiada pan na czarno ubrany, myślałem, że ksiądz. Myślałem, że ksiądz, bo z drugiej strony też siedziała osoba na czarno ubrana. I pyta mnie, czy tu jest kościół. I widzę, że z drugiej strony otwierają się drzwi i wysiada w sutannie ksiądz. Więc prawdopodobnie, że pan przywiózł księdza do spowiedzi. Pyta, czy tu jest kościół. No to skapowałem, że chodzi nie o to miejsce, tylko o kościół jest pod wezwaniem świętego Józefa, ten hangar tam. Dla nowej mszy budowany tu na osiedlu w Baranowie. Człowiek był jakoś taki mało kumaty, więc jak mu kierunek wskazałem, azymut, to nie za bardzo się czuł pewnie. Zapytałem, czy go tam nie podholować i pojechałem przed wskazanym. Podjechałem tam pod miejsce, gdzie prawdopodobnie przywoził kapłana do spowiedzi. W każdym razie pytanie było, a ten ksiądz z drugiej strony, od strony pasażera przy kierowcy już wysiadał. No bo widzi tu kamień, krzyż. No jest pytanie, czy tu jest kościół? A odpowiedź jest, czy tu nie jest kościół? Jeśli tu jest sprawa najświętsza ofiara mszy świętej, życie rzymskie. Jeżeli jest zgłoszona katolicka nauka. Jeżeli staramy się tak, jak możemy, za łaską Bożą, po katolicku tu żyć, to tu nie jest Kościół. Jeśli tu jest Kościół, jeśli Pan Bóg nas zachowuje tu w tej reszce, żebyśmy trwali wierni temu dopominaniu się o przywróceniu mszy świętej na Wroniecką. Inni o tym nie chcą pamiętać. Nie będą chcieli o tym wiedzieć. Nie będą chcieli wracać do pierwszego faktu przywrócenia mszy świętej w rycie rzymskim, a potem wyrzucenia. W ogóle nie będą na nic zwracać uwagę z przeszłości, tylko będą patrzeć na obecne fakty, łącznie jak im się uda przeprowadzić operację za pomocą badań, jak się zarządza badania, księdza wysyła do biegłych. To nie z troski o zdrowie księdza. Tylko chce się załatwić jakąś procedurę. No pytanie jest, jak daleko sięgają te władze i na jaki sposób swoją władzę zechce okazać Pan Bóg. Ale no, różne są rozwiązania i scenariusze, trudno je wymyślać. W każdym razie nie robi się po to, żeby wesprzeć moje, wasze działanie, tylko je zniszczyć. Oczywiście na sposób tak, jak powiesili Pana Jezusa na krzyżu. Nie zrobili tego własnymi rękoma, bo do tego nie mieli prawa. Ale umieli wpłynąć, że Piłat tego, czego nie chciał, zrobił to, co nie chciał. To, co nie chciał.